Cześć, kochani, szukamy domu tymczasowego dla Diuny. To jest młoda suczka, która trafiła do schroniska po wypadku. Jest już po konsultacji z rehabilitantką. Jej łapka nie jest złamana, ale ma bardzo poważne zaniki mięśniowe. No i potrzebuje bardzo intensywnej rehabilitacji bieżni wodnej, prawdopodobnie codziennej rehabilitacji. Także szukamy domu tymczasowego lub stałego, które będzie gotowe na to, żeby na tę rehabilitację jeździć. Zobaczcie. No jest bardzo źle z tą łapą. Natomiast my już mamy doświadczenie z takimi psami i wiemy, że to wszystko się da wypracować. Diuna jest kochana. Dogaduje się z psami. U lekarza weterynarii jest bardzo grzeczna, także to nie będzie jakoś mocno stresujące dla nowych opiekunów. Nie trzeba się będzie z nią szarpać. Nie może zostać w schronisku. Ta rehabilitacja jest niezbędna, żeby wróciła do sprawności, a to jest młody pies. Jest całe życie przed nią. No, dlatego nam bardzo zależy, żeby jak najszybciej stąd sobie poszła. Fundacja Przyjaciele Palucha oferuje pełne wsparcie, jeśli chodzi o koszty tej rehabilitacji, która czeka Diunę. Też jeśli chodzi o opiekę ogólnie, o jedzenie, o wszystkie inne potrzeby. To od nas dostaniecie. Diuno, zapokaż się, rybuś. Chodź. Chodź, jeszcze pokażę, jak ty chodzisz. No słabo chodzisz, tak. Słabo. No i zobaczcie, jaka to jest psineczka po prostu. Sama słodycz, tak. Diuna jest wykastrowana. No i największym problemem jest ta łapka z tymi przykurczami mięśniowymi. Zobaczcie, już zasypia. Także widać, że też tutaj w pomieszczeniu zamkniętym czuje się dobrze. Od razu się relaksuje, jest to od paru minut. I proszę, już jest brzuchol wywalony do głaszkania. I sobie przysypiam. No. Kochana sobie. Zobaczcie, jak to jest ukochane psienko. Dobra, kochana psinko, tak. Bardzo proludzka. No, grzeczna. To jest nasze pierwsze spotkanie i... No i już się lubimy. Tak? Kto jest taki kochany? Boże, jaki przytulak. Prosimy o dom dla niej. Tak, Juncia? No, będzie dobrze. Będzie dobrze. Tak? Łopolku.